gotowi na stosunek międzynarodowy? Wiecie, co mam na myśli? No cóż, pora dla odmiany chyba zrecenzować coś spoza tej recenzenckiej czołówki. Oczywiście fizycznej kopii nie mam, mimo iż da się kupić, to i tak się nie pokuszę o kupienie. Przejdziemy do utworów bardziej coverowanych, a mianowicie Polish covery Nocnego Kochanka. I tak nie jest taki nowiutki kontencik Nocnego Kochanka, bo już mieliśmy tributa, który był Polish coverem Destination D. Tylko tutaj bardziej kreatywnym sposobem, bo przynajmniej jeszcze nawiązujący do polskich realiów, jak żarty o tym, że Kwaśniewski lubi sobie popić. No ale bez zbędnego przedłużenia przejrzymy się oczywiście coverom, jakie tu mamy. I oczywiście warto zaznaczyć, że będą dwa zespoły, które nienawidzę, będą dwa zespoły, które lowciam, i sześć zespołów, do których mam neutralny stosunek. Zaczniemy od nieco czegoś bardziej znanego, a mianowicie Pioru, który był pierwszym singlem promujący coverowy album. Tak, jest to oczywiście Polish cover Thunderstruck od AC/DC i w sumie jest tak, że tutaj nie będziemy omawiać tutaj struktury melodyjnej, no bo w tych utworach wiadomo, one brzmią podobnie co oryginały, bo to wiadomo, covery, ale skupmy się bardziej na tekstach, a konkretnie tłumaczeniach polskich, bo przyznam szczerze, że Piorun, czy jak to woli, Thunderstruck Polish, no brzmi trochę jak piosenka motywacyjna. No w sumie podoba mi się to, że zamiast słynne Thunderstruck mamy jedną grom. Co bardzo fajnie nawiązuje do tego utworu. I powiem szczerze, że wtedy była oto moja pierwsza nadzieja, bo w sumie Piorun wypada bardzo dobrze. Fucking God! Musieli wybrać pieprzone Kiss! Tak, wspomniałem już, że są dwa zespoły, które naprawdę nie lubię, a wspólną cechą jest oczywiście hała metalu, którą nazywam glam metalem, hair metalem. Są pewne gatunki, które nigdy nie powinny wracać. I są takie piosenki, które lepiej zostawić w tych ciemnych odmętach. I właśnie takim utworem jest Lick It od Kiss. No tutaj mamy liźnik, o je czuję, jakby cofnęliśmy w czasie do lat 80. I już czuję ten trigger feministyczny, jak słyszą ten utwór. Liźnigo. Sam utwór wypada bardzo słabo, a jest to jeszcze trzeci singiel i ostatni, który promuje stosunki międzynarodowe. No, jak spaść to z wysokiego konia. Ale tak jak mówię, no też wiecie jak to jest, że niektóre piosenki, jakie śpiewał Kiss, z perspektywy dzisiejszej brzmią bardzo kontrowersyjnie i raczej dzisiaj tego typu utwory raczej nie miałyby prawa bytu. Ale pamiętajmy, były to lata 80. Wszyscy mieli w nosie, co mówili kobiety, okej? Okay? Tyle AT's jebane. Całuj siebie mi daj! Całuj siebie mi daj! Całuj siebie mi daj! Umierz mnie! Daj mi siebie to cover, who I got to love, o ile dobrze pamiętam, tak mi się wydaje, bo Led Zeppelin to jest taki kolejny zespół, który mnie nie obchodzi, chociaż potajemnie troszkę go nienawidzę. Aczkolwiek nie jest to taka nienawiść jak wspomnianym wcześniej Kissie. I o dziwo, Daj mi siebie wypada dużo lepiej od oryginału, jest taki bardziej żywszy, przyznam szczerze. Pizza, mów pizza, mów pizza.
Rób mi tak, jeśli wiecie, co oni mieli na myśli. Barabara, tak, wiem, o co chodzi. Barabara. To oczywiście Polish cover popularnego i kultowego utworu Walk This Way od Aerosmith. Chyba tego utworu nie trzeba nikomu oczywiście przedstawiać. Sam utwór wygląda naprawdę spoko i uchwycono oryginał całkiem dobrze. Jak na takie standardy. Po tym, jak przeszliśmy nieco przez bardziej mainstreamowe kawałki, przejdziemy trochę do mniej mainstreamowej części i zarazem najmniej mainstreamowego zespołu oraz jedynego zespołu, który tam się znajduje, który pochodzi z naszej sąsiadów Niemiec, czyli Pan od Tortur, który jest polskim coverem Mr. Torture od Halloween. I tutaj muszę przyznać, że Nocny Kochanek również się odnajduje całkiem nieźle właśnie, a nawet bardzo dobrze, w mniej znanych kawałkach i to jeszcze od nieco mniej znanego zespołu. O, Pan od Tortur jest naprawdę bardzo dobry, sam tekst i tłumaczenie wypada dobrze. Nie słuchałam niestety oryginału i warto zaznaczyć, że no do Halloween znowu mam neutralną sympatię, bo no w sumie nie jestem na bieżąco z tym, co robi Halloween, ale ten kawałek, czy tam cover, bardzo fajnie się wpasowuje. Kolejnym utworem jest Nocny Pociąg, czyli no cover oczywiście popularnego co prawda zespołu, aczkolwiek piosenki dużo mniej znane, czyli Night Train od Guns N' Roses, która wypada no okej. Tłumaczeniowo nie ma jakiegoś cringe'a, wszystko wiadomo wygląda fajnie, no i oczywiście jest wszystko utrzymane w typowym nocno-kochankowym stylu. Oh shit, here we go again. Naprawdę niektóre utwory powinny już zostać w tych obskurnych latach 80. i niech tak zostaną, niech lepiej nie wyciągać z ich skrzyni, no bo czymś takim jest rżne jak zwierzę. Naprawdę nie chcemy wracać do tych czasów, kiedy to, kiedyś to było, gadało się o seksie, robiło się para. I oczywiście, a dzisiaj puszczamy takie utwory tylko po to, by wkurwiać feministki. No naprawdę, no bo źle jak zwierzę, tak jak stałem, jest to Animal od Waspa, czyli kolejnego glam metalu. I jak już jest glam metal, to wiadomo, że go nienawidzę. No z wielu powodów, że jest to kiczowaty gatunek, okropny. Nie zestarzał się za dobrze, w ogóle ten gatunek nie przetrwał próby czasu i najlepiej, żeby no, został on już na zawsze schowany w tej szufladzie. Zostawmy te utwory w spokoju, dajcie jakieś utwory, które no, mniej obskurnie się zestarzały. No cóż, żeby też nie było, że lata 80. to tylko ociekanie tym całym glamem, który powinien już nigdy, nigdy nie zostać odkopany, przechodzimy do przyjemniejszej części lat 80., czyli heavy metal z tamtych czasów i mowa tu oczywiście o Turbo Kochasiu, a konkretnie Turbo Lover od Judas Priest, oczywiście z albumu Turbo, wydany w 86. No powiem szczerze, że tutaj mamy już zespół, który akurat lubię, bo to chodzi o Judas Priest, jeden z patronów LBGT ROAGD. Czyli oczywiście samego Roba Harforta, legendarnego już geja, którego powinniśmy stawiać na takim samym piedestale jak Freddiego Mercury'ego czy Eltona Johna.
Ale wracając do utworu, początkowo z problem mam trochę z Turbo kocha się, no bo trochę tam jest trochę udawanie samego wielkiego geja Roba Harforta, ale potem się dało się jakoś przekonać do tego utworu i wypada nawet spoko, a może nawet i dobrze. Ostatnim utworem jest Aleja Akacjowa 22, czyli cover 22 AK Avenue od Iron Maiden. To jest mniej znana piosenka z repertuaru The Beast of the Number, którą wiadomo, album nienawidzony przez księży, pewnie wiele powodów, dlaczego księża by chcieli zakazać Iron Maiden, no bo wiecie, numer bestii. No ale wracając, ta piosenka wypada jeszcze lepiej od Turbo Kochasia i czuć tu ten klimat starych Maidenów. No po prostu jest to dobrze zrobione, w niektórych przypadkach też są kilka korekt w tłumaczeniu i na dodatek bardzo to fajnie wygląda i ostatnia piosenka akurat cieszy japę. I podsumowując, no to wypadło nawet spoko, nie powiedziałbym, że to jest jakieś arcydzieło, które trzeba wystawiać na piedestał, ale nie ma też tragedii tak naprawdę, no bo to wypada nieźle po prostu i adekwatną oceną będzie oczywiście 6/10, to jest wystarczająca ocena, no, ze względu właśnie na te dwa utwory wspomniane, które no troszkę obniżyły, ale są na tyle okropne, no by taka ocena trafiła, stąd nieco niższa ocena niż zwykle. Ale to na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.